Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No myślę, że już macie chyba dosyć rozmów na temat prezydenta Trumpa i Bidena. Dzisiaj sobie zrobimy przerwę. Jutro będzie filmik o rodzicach Kamali Harris. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No będzie taki przerywnik troszeczkę, no ciekawy jak to środki masowego przekazu oszukują w zasadzie, albo robią takie miękkie podejście do bandziorów, do przestępców, do kryminalistów. Trump jak mówił, że trzeba tych zwierzaków deportować i zatrzymywać na granicy, no to całe lewactwo krzyczało na niego, jakim on jest niedobrym człowiekiem. No ale historia dzisiaj to jest o człowieku, który się urodził w Laosie, trafił do Ameryki, urodził się w 1981 roku, czyli no młody człowiek, 39 lat, miał 4 lata, no i mają go deportować. Mają go deportować, to w Kalifornii się dzieje, no ale prasa, telewizja, środki przekazu mówią, że będzie deportowany strażak, że był zamknięty i będzie deportowany strażak. No jak to się... A prawda jest taka, że za 2 tygodnie będzie deportowany właśnie do Laosu. Przedstawiają go, że został, że jego zdrowie dostał na uszczerbku, bo drzewo na niego spadło. No faktycznie spadło, był strażakiem. Jak to się dzieje w tej Kalifornii? No odsiedział te swoje 22 lata, no i zostało mu do odsiedzenia jeszcze 6. No to powiedzieli, że jeżeli będzie walczył z ogniem, jeżeli, no nie wiem, czy mu powiedzieli, że jeżeli przetrwa, no to zredukują mu te 6 lat, powiedzmy, do roku. Czyli 5 lat by obcięło z tego więzienia, czyli to takie złoto dla zuchwałych, czy jakiś brygada samobójców, tak? No, facet siedział 22 lata, no i zdecydował się na bycie tym strażakiem, nieoficjalnym strażakiem. Dostawał $3 dziennie plus dolara za godzinę w momencie, kiedy gasił ogień. Facet miał być wysłany do Laosu, do kraju, którego w sumie nie zna. Gubernator bardzo komunistyczny, socjalistyczny, Gavin Newsom, no w zasadzie wydał go do ICE. ICE no to jest Immigration i Custom Service, także to jest służba ochrony pogranicza, w zasadzie no to służba emigracyjna i celna. Alexandria Ocasio-Cortez, to ta komunistka z Nowego Jorku, no właśnie mówiła, że takich ludzi nie można deportować po odsiedzeniu, po odsiadce nie powinni być deportowani i że powinni dostawać jeszcze licencję, mieć możliwość pracowania jako strażacy. Niedawno też był drugi człowiek podobnej sytuacji, jak ten Kao Saili, też właśnie został przestępcą, młodocianym recydywistą, przestępcą, no i był strażakiem, no i też go deportowali. Oni są z grupy KMU. KMU no to jest taka mniejszość narodowa. Przesiedział trochę w obozie uchodźców. Jedynie co pamięta, tam jakieś niektóre te jedzenia, no i to, że w samolocie bardzo było beznadziejnie. Wylądowali w Kalifornii, cała rodzina. Do szkoły nie za bardzo chciał chodzić, tłumaczył, nie chciał rozmawiać po angielsku, nie chciał się uczyć po angielsku. No i mówił, że się bał się ludzi,
ludzi z niebieskimi oczyma i blond włosami. No jest to ciężko do uwierzenia, żeby w tych dzielnicach właśnie meksykańskich, żeby tak było dużo ludzi z niebieskimi oczami i blond włosami. No ale to taka bajka właśnie w gazetach dla zmiękczenia serca naiwnym liberałom. No robią z tego człowieka niewinnego chłopczyka. No, a prawda była taka, że spotkał rówieśnika bandziora. No ale zanim spotkał tego rówieśnika, no to wygląda na to, że w rodzinie była bida z nędzą, chodził w jakichś używanych ubraniach z Armii Zbawienia, często przychodził bez lunchu, no ale w Kalifornii to lunch bardzo często dają. Są bardzo dużo tam te pomocy społeczne. Możliwe, że ta rodzina to przez długie lata nie pracowała, tylko żyła z zasiłków. No i tak takie dzieciaki, jak żyją z zasiłków, widzą, że rodzice nie za bardzo się angażują w pracę, w jakieś osiągnięcie tego amerykańskiego snu, no to właśnie się ściągają i wchodzą w bandyterię. No i ten jego rówieśnik, kolega wciągnął go w tą bandyterię. No i w wieku lat 16 został zaaresztowany. Jechali jakimś tam samochodem z kolesiami z tego gangu, no i zaczęli strzelać. Grupa ludzi niby szła w kierunku ich samochodu, to oni zaczęli strzelać z tego samochodu. Postrzelili dwóch, jeden został zabity. No i był oskarżony jako dorosły, no i skazany na 28 lat. Matka go prosiła, czy tam błagała, żeby przyznał się do winy, no bo żeby nie dostał dożywocia. Dostał 28 lat właśnie za te morderstwo plus jakieś inne narkotyczne sprawy kryminalne. No i siedział 22 lata. No i jak zwykle każdy bandzior mówi, że no skruchę, tak, wyraża skruchę, mówił, że zranił nie tylko tą rodzinę tej ofiary, że nie tylko, że ofiara już nie żyje, no ale on, że najbardziej zranił swoją rodzinę i swoją własną grupę. No i tak opowiadał, tak jak każdy bandzior w więzieniu, że już tego nie może powrócić czy odwrócić. No, Kalifornia zaproponowała tym niektórym ludziom, którzy mieli tam niedużo do odsiadki właśnie, żeby ryzykowali te swoje życie. Tysiące tych więźniów jest używanych czy kierowanych do walki z pożarami. Tak jak wspominałem, słabe pieniądze, no ale on nawet tłumaczył, że to nie ma znaczenia, że to jest jakaś taka niewolnicza pensja. No oni mają ten wikti opierunek, dach nad głową i te parę groszy, które zarabiają, no to w sumie są jakieś takie symboliczne. Ci ludzie chcą po prostu wyjść z tej celi więziennej. W jego wypadku, no to on opowiadał, że najbardziej to z tego wszystkiego najbardziej mu zależało na tym, czy spodobało mu się, że mógł chodzić po tym lesie, włożyć nogi do ziemi i czuć się po prostu swobodnie. Mówię, że tam nie było łańcuchów, nie było drutów kolczastych, nie było zasieków, siatek i tak dalej, nie było ludzi z karabinami pilnujących i że poczuł się dobrze w ciągu ostatnich 22 lat. No, ktoś inny nie żyje, żeby on się dobrze poczuł, tak? No i to jest właśnie, co te prasa zmiękcza i stawia wyżej tych bandziorów niż ofiary, tak? To jest ten problem w Ameryce. No i ogólnie na świecie, ogólnie lewactwo i liberalni ludzie bardziej zwracają uwagę na tych, co atakują, niż na tych, co byli zaatakowani.
W Kalifornii ogólnie no, wygląda na to, że tacy amatorzy, ochotnicy, no nie ochotnicy, amatorzy bez przygotowania, bez wykształcenia, strażacy mają zabronione uzyskania licencji strażaka. No a dlaczego to jest tak? No bo w zasadzie bandziory z wyrokami nie mogą być zatrudnieni na takich pozycjach. Dlatego w Kalifornii ten socjalista, komunista Newsom wymazał z kartoteki i dał jakąś taki mniej więcej prawo łaski, że po prostu jak jest wymazane z kartoteki, że oni siedzieli, no to wygląda na to, że są powiedzmy nie są byłymi więźniami, wtedy mogą składać o jakieś licencje, kiedy no przejdą tam jakieś kursy, no to takie prawo wprowadzają, tak, żeby po prostu byłych kryminalistów wciągnąć z powrotem do społeczeństwa. No akurat w tym wypadku Keola nie doszło do niego, on nie podszedł po to, ani nie dostał prawa łaski i ten powrót, czy to wypuszczenie 5 lat wcześniej, dlatego że tam parę miesięcy służył w tym ochotniczej brygadzie strażaków, nie pomogło mu. No co się stało? W październiku poszli tam, wycinali, oni w zasadzie to wycinali, te krzaczory pod drzewami, no bo co się w Kalifornii stało? Od ostatnich 30 lat te debile zieloni zakazywali wycinania drzew. Kalifornia, Portland, Oregon, te wszystkie stany, to tam były miliardowy biznes. 40 lat temu to tam po prostu wycinali, no i zasadzali nowe drzewa. To był po prostu taki zielony biznes, co wycięli 20 lat, wyczyścili, to później nowe zasieli, no i te drzewa odrastały. A zieloni doprowadzili do tego, że nie ma takiego golenia po prostu. Doprowadzili do tego, że jest mniej wycinania, że trzeba tu wycinać. Doprowadziło to do tego, że dzisiaj po 40 latach ilość tego drewna wycinanego, no to jest w porównaniu zarobionych pieniędzy, no to jest 5% tego, co było 40 lat temu. No to możecie sobie wyobrazić, ile tego drzewa nie jest wycinanych co roku. W Kanadzie nie ma pożarów. W Kanadzie po prostu tam jest gospodarka naturalna, tam wycinają te drzewa i z tego Portland te pożary nie przeszły do Kanady, no bo tam nie ma tyle drzew. No a do tego jeszcze to jest to, jak prowadzili tą gospodarkę lasami, no to było przerzedzenie, te wszystkie, ta podściółka, te wszystkie małe krzaczory, to wszystko było jakoś kontrolowane. Zieloni zabronili do tego ruszać. Do tego ludzie zaczęli wprowadzać się w miejsca, gdzie były drzewa. Te drzewa nie były wycinane, no i dlatego są te potężne pożary. To jest nie wina ocieplenia globalnego, to jest wina kretynów zielonych, komunistycznych kretynów w Kalifornii, że nie dość, że zabili biznes, no to doprowadzili do tego, że jest strasznie duża, masywna ilość drewna do spalenia. No i właśnie oni wycinali te podsiółki, te krzaczory, samoloty latały, zrzucały wodę to tu, to tam, no i w pewnym momencie po prostu krzyczeli drzewo, 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 no i facet został przewrócony, dostał tą drzewa, nie zdążył uciec, wyciągnęli go na linię, ta lina zaczepiła się o drzewo, no tak właśnie mówią, żeby ludzie czuli się źle na ten temat. No i wylądował w szpitalu więziennym, odłączyli go do izolatki.
on tłumaczył, że lekarze napisali, że mieli jakieś, miał poważne uszkodzenie szyi, miał całą tą nasadkę na szyję. W więzieniu go tam mówi, że go nie za bardzo pilnowali, no ale to też chyba nie jest za bardzo prawda. Był wsadzony do izolatki, no i on powiada, że się czuł, że został ukarany za to, że miał wypadek, no ale w papierach jest napisane, że to była kwarantanna po prostu. Z tego bólu brał proszki przeciwbólowe codziennie, no nie wiadomo, kto mu dawał, bo się okazało, że ogólnie rzecz biorąc miał problemy z nerkami i ogólnie zdrowotne. Rodzina czekała na niego, na jego powrót. Oni mieszkają niedaleko San Francisco. Siostra to nawet, która ma 36 lat, planowała, że weźmie tydzień wolnego, żeby go przywitać i tak dalej, i tak dalej. No ale dwa dni wcześniej służba emigracyjna i celna po prostu wzięła go, żeby go deportować. Kalifornia jest uznawana ogólnie rzecz biorąc za socjalistyczną, no ale gubernator Newsom powiedział, że no tak historycznie się dzieje i tak historycznie jest. Facet nigdy nie miał zielonej karty. Nigdy nie uzyskał obywatelstwa, miał tylko zieloną kartę. To też jest dziwne, no bo zanim został młodocianym bandytą, no to było 12 lat od przyjazdu do jego zaaresztowania, czyli 12 lat. No to wygląda na to, że rodzice też nie złożyli o obywatelstwo dla nich. Bo jeżeli rodzice składają obywatelstwo po 5 latach legalnego pobytu, bo jak ktoś ma zieloną kartę, legalnie przebywa w Ameryce, to po 5 lat może złożyć o naturalizację i po 5 latach uzyskuje się obywatelstwo. Jak się uzyskuje obywatelstwo, to dzieci do lat 18 dostają automatycznie. Czyli ci ludzie nie złożyli o papiery, on nigdy nie uzyskał obywatelstwa. No i był na zielonej karcie, dlatego jest deportowany. Rok czy 2 lata temu była podobna sytuacja z jakimś niby lekarzem polskiego, który też właśnie, jak miał tam kilka lat w plecaku, był przywieziony do Ameryki i nigdy nie uzyskał obywatelstwa. Jego w końcu chyba nie deportowali, no ale podobna sytuacja. Żył kilka 20-30 lat w Ameryce i nigdy nie uzyskał obywatelstwa. No, Kalifornia wysłała ponad 500 ludzi z więzień do deportacji. No, biorą się jak zwykle ACLU, czyli American Civil Liberty Union, czyli to taka stara żydowska organizacja lewicowa, która brała się 50 lat temu, to się brała za poważne, no i takie uczciwe sprawy, no a teraz to jest po prostu taka organizacja super lewacka. Biden też chyba dużo by mu nie pomógł, jeżeli byłby. Trump deportuje tych ludzi, no i dużo ludzi ma rację, tak? No po co takich bandziorów? Gubernator Kalifornii dał prawo łaski do 70 osób tam w zeszłym roku, ale akurat jemu to nie dał. No i facet na koniec w tych wszystkich opisach, no to mówię, że on to by chciał przed deportacją przytulić się jeszcze do matki. Ogólnie chciałby myć talerze, podlać kwiaty w ogródku i tak dalej. No, tragiczna sytuacja, tyle tylko, że to jest cena za to, co robił w młodości. A w młodości zginął jeden człowiek, drugi był raniony. Także bandyteria i tyle. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.